Cześć, witam kosmicznych żeglarzy. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze, a także zapraszam do grup na Telegramie. Wszystkie linki znajdziesz pod tym filmem. A ja mam dla Was dzisiaj kolejny testnet, ale testnet, na który zwróciłbym uwagę i który bym tutaj pilnował. Chodzi o Toki Finance. Toki Finance ruszył ten testnet. Tutaj, z tego co widzę, będzie on trwał przynajmniej przez miesiąc. Być może on się przedłuży, ale warto tutaj na pewno podziałać. Jest tutaj przewidziany airdrop, ale na ten airdrop przyjdzie nam trochę poczekać. Wstępnie to będzie pierwszy kwartał 2025 roku. Nasze działania, które będą liczone do tego te airdropa, to będą działania właśnie na testnecie, plus później wstępnie w październiku ma ruszyć mainnet i tutaj również te działania będą brane pod uwagę. Nie mamy konkretnych, jasnych kryteriów. Wstępnie to będzie jakiś program punktowy, natomiast oni nie ujawniają wszystkiego, jak to będzie wygląda, żeby ustrzec się również od pewnej jakiejś farmy botów, która gdzieś tutaj może powstać. Na to Natomiast działania te początkowe są dosyć proste, banalnie proste bym żył, ponieważ wykonujemy transfery pomiędzy różnymi sieciami. Projekt Toki Finance. Jestem tutaj na ich głównej stronie. No i o co tutaj chodzi? Oni używają technologii IBC, ale tej technologii IBC na naprawdę dużą skalę, ponieważ będą spinać różne sieci. Wiecie, że IBC jest wdrażane po poszczególne sieci, nie tylko na sieć Kosmos, ale i również mamy Solane, tutaj mamy Ethereum i kolejne sieci są sukcesywnie dodawane. No i właśnie ten projekt Toki Finance będzie tutaj te sieci wspierał. Początek nasze działania to jest właśnie działanie pomiędzy siecią Ethereum i Binance Smart Chain. To jest to, co będziemy robić. Tutaj możemy sobie zerknąć fajnie na tą infografikę. Właśnie IBC daje, widzicie, różne sieci właśnie wspierają tutaj ten protokół jako jeden z najbezpieczniejszych na rynku. Nie został do tej pory złamany, więc on jest wykorzystywany. Będzie wdrażany właśnie tutaj, wdrażana ta technologia i na dwie rzeczy zwróciłbym uwagę ponieważ oni nawiązali duże partnerstwa na rynku japońskim. Mamy tutaj informację, głosiło partnerstwo z japońskimi gigantami bankowymi w celu zapewnienia funkcjonalności międzyłańcuchowych dla japońskich regulowanych monet typu stablecoin. Ja już dużo, dużo wcześniej w materiałach E, informowałem Was o tym właśnie, że Toki Finance tutaj nawiązał taką współpracę, no i oni tutaj właśnie to wszystko budują. Są oczywiście partnerstwa w obrębie kosmos ekosystemu, tych większych podmiotów, które działają na kosmos ekosystemie, więc tutaj na pewno to bardzo dobrze wróży. I oprócz tego być może to będzie również, słuchajcie, bramka, bramka dla, e, e, dla dużego CEXa, czyli Binance'a. Tutaj informacji takich Konkretnych nie ma, ale wielokrotnie mi się gdzieś to tam przewinęło, że to może tak właśnie wyglądać. Binance oczywiście nie, nie, tej bramki bezpośrednio z kosmosem nie ma, mimo że na kosmosie jest zbudowany, natomiast to jest. Moi drodzy, też pieśń przyszłości. No i tutaj mamy artykuł, który na medium nas informuje o samym projekcie, jak i również o tym testnecie. Testnet is alive. On w czerwcu pod koniec ruszył, no i tutaj będziemy mogli sobie podziałać. To, co nas interesuje, to jest ta taka roadmapa. Może ja sobie tutaj przewinę kawałek, zwróćcie uwagę na roadmapę, to co mówiłem. Tutaj mamy ten testnet, mamy ten mainnet, no i wstępnie tutaj. Ten airdrop za 7-9 miesięcy. Są pewne fazy wymienione, no i naszym zadaniem jest tutaj na tym zesnecie na pewno podziałać, przepraszam. No i teraz. Wejdźmy sobie na ich stronę z tym testnetem. Tak jak widzicie, tu mamy dwie zakładki w tej chwili dostępne. Mamy kranik i mamy opcję transferu. Ja tutaj już sobie kilka transferów wyko wykonałem. Tak jak widzicie, te transfery mi tutaj tutaj hulają. Ja od czasu do czasu będę sobie zaglądał. To nie będą jakieś działania, które będą codziennie wykonywane, natomiast myślę, że kilka razy w miesiącu na pewno tobie tutaj zajrzę. No i na pewno w momencie, kiedy będą te nowe funkcjonalności dodawane, to też myślę, że warto tutaj działać. Co tutaj należy zrobić? Połączyć się portfelem Metamask i zebrać z kranika tokeny. Macie tutaj na samym górze odnośniki do tego, żeby posiadać na FI transakcyjne, ponieważ działamy na sieci Sepoila Ethereum i działamy na Binance Smart Chain, więc potrzebujemy te tokeny do opłat transakcyjnych, jeżeli będziemy wykonywać te transakcje właśnie na tym testnecie. No i macie linki, gdzie możemy sobie te tokeny zebrać na Metamaska. A tu ten kranik, który jest dostępny bezpośrednio na Toki Finance, to już dotyczy dwóch tokenów. Chodzi o to, żeby sobie zebrać tokeny do właśnie przesyłu. Mamy token USDC, mamy token USDT, mamy dwie sieci, więc na obu tych sieciach należy sobie te tokeny zebrać. Czyli wybieramy sobie jaka sieć będziemy zbierać I jaki token, następnie send me a to testnet token i to zostawiam te tokeny wysłane. Tych tokenów dosyć dużo, jest po prostu 500, więc tutaj nie ma potrzeby zbierania nie wiadomo jakich ilości, wystarczy myślę, że dwa razy sobie zbierzemy i tutaj spokojnie powinno na te testnety nam wystarczyć. Nie wiem, czy jest jakaś blokada na, na ilość tych Zebranych tokenów. Ja wczoraj zbierałem i dzisiaj sobie też zebrałem. Tu nie było z tym żadnego problemu. No i główna, główna rzecz, którą należy wykonać, no to są właśnie te transfery. Mamy dwie sieci: sieć Binance, Chain, sieć Sepojla i należy sobie przetransferować właśnie USDC i USDC na te sieci wskazujemy jaką liczbę tych tokenów chcemy sobie przetransferować i wykonujemy transfer. Później macie tutaj możliwość podlądu, tutaj kręci się jakieś kółeczko no i tutaj możemy pod podejrzeć sobie jak to dokładnie wyglądało. tak? Eee, możemy chyba sobie jeszcze, widzę tutaj, wejść na Etherscana, no i ewentualnie sobie zobaczyć jak te tokeny zostały przerzucone. Eee, możecie również tutaj na Mojna smart Chaina zobaczyć tutaj jak tokeny zostały przerzucone, natomiast informacja, że tak powiem, jest tutaj dostępna, że tokeny przeszły complete. Można również połączyć się portfelem Kepler, natomiast mnie się nie udało na chwilę obecną przerzucić tych tokenów. Nie były widoczne tokeny, mimo tego, że zostały one przerzucone. Tutaj w jak sobie wejdziecie. Nowe sieci, Kaplar jest w fazie beta, jeżeli chodzi o inne sieci spoza kosmos ekosystemu, i tutaj, taka tu w tej chwili jest niewidoczna, ale w tym miejscu będzie widoczne, będą widoczne inne sieci, które są w fazie beta, czyli na chociażby Ethereum czy Binance Smart Chain, ale nie tylko. No, i można tutaj po, po dodaniu, tutaj po połączeniu się portfelem. E, spróbować podziałać. Mnie, tak jak mówiłem, portfel Kepan na chwilę obecną nie funkcjonował. Tokeny mogłem sobie USDC przesłać, oczywiście z Metamaska USDT. Ethereum również sobie przesłałem, natomiast ten Ethereum nie był widoczny. Nie wiem, jaki i powód tutaj tego, że te tokeny nie były widoczne. W związku z tym też tych transferów nie mogłem wykonać, ale będę na pewno to śledził i obserwował. Aha, jeszcze tutaj mamy, gdzie ja tutaj to, a tutaj mam. Dodaj, dodajcie sobie oczywiście do Metamask adresy kontraktów, macie tutaj, żeby tokeny były widoczne w portfelu Metamask, Wskodzicie w Metamask, Import Tokens i tutaj te tokeny te dodajecie poprzez te adresy, które tutaj są wskazane. Oczywiście ten link też z tej dokumentacji Wam wkleję, żeby Wam tutaj było dużo łatwiej działać. No i obserwujcie na pewno tutaj ten testnet w momencie, kiedy będą, bo tutaj mamy wyszarzone opcje nowe, czyli mamy pool and Earn i Overview. Tutaj będą pewnie te funkcje za jakiś czas dodane, więc tutaj należy co jakiś czas do tego testnetu najzwyczajniej w świecie i zajrzeć, zobaczyć, czy tutaj się coś nie zmieniło. Jeżeli tak, no to na pewno korzystać z nowych tych funkcji. Sam projekt, tak jak mówię, zapowiada się bardzo ciekawie, więc warto moim zdaniem tutaj śledzić to i działać na bieżąco. Tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału i linki wszystkie macie pod filmem. Dziękuję.